Cześć, jestem Wojtek. Dzisiaj opowiem Wam o wełnach mineralnych. Na rynku jest dostępnych wiele rodzajów izolacji. Jednym z nich jest wełna mineralna. Materiał ten charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami akustycznymi, termoizolacyjnymi i ma bardzo dużą odporność na ogień. Wybierając wełnę mineralną, należy zwrócić uwagę na jej grubość, a także na istotny element, którym jest współczynnik przenikania ciepła. Jeżeli projekt przewiduje określoną grubość przegrody, żeby uzyskać jak najlepszy efekt izolacyjności, trzeba zastosować wełnę o jak najniższym współczynniku przenikania ciepła lambda. Po tym krótkim wprowadzeniu na temat właściwości wełen chciałem Wam przedstawić te trzy konkretne produkty. Pierwszą wełną, o której Wam dzisiaj opowiem, jest Naturol firmy Knauf o grubości 20 cm. Wszystkie informacje potrzebne do tego, żeby się dowiedzieć, jakie ma parametry, można znaleźć na tabliczce znamionowej, na naklejce, która znajduje się na produkcie. Jest to wełna ze względu na swoje cechy najbardziej korzystna cenowo, z tego powodu najczęściej stosowana w ociepleniu poddaszy. W tym przypadku mamy wełnę o niższym współczynniku przenikania ciepła. Jest to współczynnik 0,32 i o grubości 12 cm. Tego typu wełny charakteryzują się większą gęstością, przez to możemy je stosować na poddaszach, nie stosując dodatkowo sznurkowania. Ta cecha powoduje obniżenie kosztów stosowania tej wełny. Trzecim produktem, którym chciałem Wam przedstawić, jest wełna stosowana w systemach suchej zabudowy. Jest to wypełnienie do ścianek działowych. Ze względu na swoją charakterystykę jest to produkt, który dobrze izoluje dźwięki. W odróżnieniu do poprzednich wełen, ten produkt jest pocięty, przez co można go łatwo stosować w systemie ścianek działowych jako element wyciszający i izolacyjny. Wełnę mineralną możecie nabyć w naszych składach budowlanych na terenie Gliwic oraz na stronie internetowej maldrew.com.pl. Zapraszam.